Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu, zawsze to powtarzam, sorry, zajmiemy się materiałami, które należą do Cycles i konkretnie porozmawiamy o shaderze, który nazywa się Anisotropic. Jest to specjalnego rodzaju materiał, który ma dość ciekawe własności i poszukując informacji o nim znalazłem na jego temat dość interesujące dane. Pierwsza rzecz, proszę zobaczyć, o anizotropowym cieniowaniu. Robi się bardzo poważne publikacje, proszę zobaczyć, możemy nawet zadzwonić do gościa, chociaż nie polecam, być może nie mówi po polsku. W każdym razie mamy coś takiego jak modele cieniowania, modele shaderów. I ten model, w którym znalazłem publikację, to jest model BRDF. BRDF to jest tak naprawdę Bidirectional Reflectance Distribution Function, natomiast w przypadku Blendera mamy do czynienia z shaderami, które nazywają się BSDF. Zamiast reflectance mamy scattering. Jeżeli przyjrzymy się terminologii na wiki blenderowym, to znajdziemy tam, że jest to coś takiego właśnie jak dwukierunkowa funkcja dystrybucji rozproszenia, jeżeli to w ogóle dobrze tłumaczę. No i teraz te funkcje możemy sobie łatwo znaleźć w źródłach blendera. Pomyślałem sobie, że będzie fajnie, jeżeli pokażę te źródła, więc mamy tutaj źródła blendera z SVN-u ściągnięta, więc są jak najbardziej aktualne. I wewnątrz samego katalogu z blenderem, w Cycles, w kernelu, mamy katalog shaders i tam jest mnóstwo różnych shaderów. Ten shader, który zajmuje się anizotropią, nazywa się o dziwo Vard BSDF. Jeżeli go wyświetlę, to proszę zobaczyć, jaki on jest prosty. Włączę jeszcze wyświetlanie składni, żeby było chociaż troszeczkę bardziej kolorowo, na przykład taki jak w języku C. No i teraz, jeżeli przejrzymy sobie tą funkcję, to jest po prostu nic innego jak zwykła funkcja w języku podobnym do języka C, która nazywa się Node Word BSDF. Wejście do tej funkcji jest takie jak kolor, szorstkość, anizotropia, rotacja, przestrzeń kątów normalnych, przestrzeń kątów tangensowych, no i wyjście to jest jakiś tam kolor i to jest ten kolor BSDF. Tak czy inaczej mamy tutaj proste obliczenia i na samym końcu otrzymujemy ładnie przemnożony kolor poprzez funkcję Varda. Teraz ta funkcja to jest funkcja, która liczy całą wielgachną maszynerię, skomplikowaną gałkologię. Dlatego poszukałem troszeczkę na ten temat informacji i znalazłem właśnie tego typu publikacje. Publikacje, których nie powiem, że rozumiem, ale warto przejrzeć i pogłówkować troszeczkę, a przy okazji to wszystko jest takie bardziej naukowe. Proszę zobaczyć, tak liczona jest na przykład globalna iluminacja, to też światło na scenie. Mamy tutaj jakąś przestrzeń wektorową, jakieś cuda na kiju, tu jest właśnie ten BFRDF zapodany w postaci kątów. No i mamy tutaj różne prace opisane na ten temat. Można sobie popatrzeć, co to za cudo. I potem różnego rodzaju wykresiki, wyniki obliczeń. Wszystko bardzo takie mądre, wspaniałe. I życzę każdemu, aby był na tyle mądry, aby mógł to wszystko zrozumieć. Sam do tego jeszcze trochę jakby nie dorosłem. W każdym razie i tak mi się podoba. Jeżeli się przyjrzeć tym wszystkim danym, no to rzeczywiście jest na czym oko zawiesić, a to nie jest wszystko. Ściągnąłem jeszcze inną publikację, na przykład taką, z jakimiś takimi korpusikami cieniowanymi na różne kolory. I to jest również publikacja poświęcona samemu cieniowaniu. Z tym, że tutaj to dodatkowe, czy chodziło o renderowanie wysokowydajnych jakby obliczeń, czy takich, które bardzo szybko to robią. Więc mamy tutaj mnóstwo rozmaitych rzeczy, jakieś fajne funkcje, które właśnie powodują, że te obliczenia są dość długotrwałe. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. Wygląda to całkiem nieźle. To ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12 linijek, wzorek. Całkiem sympatyczny. No i potem są jakieś takie wyniki. Te wyniki zaraz gdzieś tutaj, mam nadzieję, że będą. Proszę zobaczyć, tutaj jest jakieś cieniowanie Guarda. Dosyć znana rzecz. Kolejna publikacja to jest na przykład coś takiego, eksperymentalne pomiary tej funkcji. Tutaj autorzy akurat zrobili sobie taki prosty model pomiarowy, w którym mieli różnego rodzaju plasterki swoich materiałów przekręcone troszeczkę, po to, aby sfotografować, w jaki sposób one załamują światło i coś tam mierzyli. Nie przeczytałem całości, więc dokładnie nie wiem, o co chodzi. Ale jeżeli się przyjrzymy, to tutaj mamy próbki obliczeń różnych algorytmów. Jeżeli się tak dobrze przyjrzeć, to widać tutaj na przykład CookTorrents, widać BlinFong, widać AshinKmin, jakiś czy tam AshinKmin, no nie wiem jak to przeczytać, wybaczcie, ale tego typu gość, tak samo jak CookTorrents na przykład, Vard, to są wszystko nazwy, które pojawiają się w źródłach Blendera. Blender używa tych algorytmów i korzystając z nich liczy. Akurat sama anizotropia jest liczona tylko przez funkcję Varda, ale gdyby ktoś chciał, może dopisać jeszcze jakieś inne funkcje i będzie uzyskiwał tego typu zbliżone efekty. No więc tak to wygląda. Teraz wróćmy do Blendera może i wyjaśnijmy, o co tak naprawdę tutaj chodzi, ponieważ już nastraszyłem wszystkich, o ile jeszcze oglądacie ten materiał.
teraz może czas przejść do tych prostych rzeczy, które rzeczywiście będą działały. A więc tutaj jest mój setup związany z Cycles. Dodam jakiś prosty materiał. Niech to na początku będzie zwykły plane. Tego plane'a zobaczę sobie od góry. Tak samo w widoku z materiałem. No i ten plane jest co prawda trochę ciemny, ale nie będę już dodawał światła, szkoda czasu. Do tego plane'a dodam materiał, w którym domyślnie mamy ustawiony shader diffuse. Ten shader zmienię za pomocą listy na shader o nazwie anisotropic. W tym momencie widzimy od razu pierwszą zmianę. Anisotropic jest troszeczkę ciemniejszy. I teraz w tym nodzie mamy zestaw danych wejściowych, który jest dosyć bogaty jak na nody w Cycles. Przede wszystkim możemy zmienić kolor i to nikogo chyba nie dziwi. Mamy także znane już z wcześniejszych tutoriali z samego shadera diffuse parametr roughness, czyli tak naprawdę szorstkość powierzchni lub też ilość tych malusieńkich zmarszczek, nierówności itd. Następne parametry to już jest coś, co dotyczy tylko i wyłącznie samej anizotropii i mamy anizotropię ustawioną na 0,5. Wartość tego parametru waha się w granicach od minus 1 do 1. Możemy ustawić sobie 0, aby na razie anizotropii nie było. Mamy także tajemniczy parametr rotation oraz normal, to jest już jakby znane, i tangent. I teraz tak, co z tego można zrobić, to zaraz pokażę, ale żeby to zrobić, potrzebuję dodać do sceny jeszcze jakieś światło. A więc dodam sobie plane'a rozciągnionego w osi X, podniosę trochę wyżej i zmienię jego materiał na emission. Ok, ten plane już teraz świeci, zasłania mi widok, więc wyłączę go dla naszej kamery. I to jest jasno oświetlony mój plane, ten, na którym mam mój materiał, który tak naprawdę ma być tym materiałem z anizotropią. Ok, widać, że działa jak lustro. Jest w tym momencie bardzo podobny do materiału, który nazywa się glossy. Jeżeli teraz włączę anizotropię, na przykład na 0,1, 0,2 i tak dalej, to zaobserwujemy, że nic się nie zmienia. Anizotropia działa tylko wtedy, kiedy mamy jakieś nierówności powierzchni, a nierówności powierzchni teraz na naszym planie wynoszą 0, ponieważ ustawiłem roughness na 0. Jeżeli ustawię sobie anizotropię na 0 i roughness na 1 dziesiątą, to te nierówności powierzchni będzie już widać. Dostaniemy taki matowy plane. I w tym właśnie momencie dopiero anizotropia może dojść do głosu. Nie powiedziałem jeszcze w ogóle, co to jest ta anizotropia, mówiłem tylko o jakichś dziwnych funkcjach i naukowych sprawach. Otóż anizotropia jest to taka własność, która jest zależna od kierunku. To znaczy, że w kierunku osi X mogę mieć jeden rodzaj parametru, a w kierunku osi Y on będzie zupełnie inny. Tego typu własność jest bardzo często spotykana w przyrodzie i zaraz pokażę, co bardzo dobrze znamy, a co znajduje się na CG Textures. Są pewne materiały, które mają taką własność i już się domyślacie pewnie, że jest to drewno. I tak właśnie jest. Drewno to jest właśnie substancja lub też przedmiot, lub też cokolwiek bądź, co ma w pewien sposób ustalony kierunek. Mamy tutaj widoczne włókna tego drewna. Te włókna zapewniają drewnu sztywność tylko w określonym kierunku. Jeżeli miałbym taką deskę, mógłbym ją w pewnej osi złamać bardzo łatwo, a w innej musiałem się z tym nieźle namęczyć. No i to jest właśnie anizotropia. Przeciwieństwem anizotropii jest izotropowość, czyli w każdą stronę to samo. No i w Blenderze teraz tą anizotropię możemy zasymulować za pomocą tego parametru anizotropii. Jeżeli włączę 0,2 na przykład i odpowiednio pokręcę tym plane'em, powinien móc to już zaobserwować. Szukam teraz odpowiedniego ustawienia światła, myślę, że takie będzie dobre. Proszę zobaczyć, coś się tutaj zaczyna dziać. Nie mam pełnego gradientu takiego gładkiego, tylko coś w środku jest lekko ciemniejsze. To jest właśnie ta anizotropia. Ona powoduje, że odblask światła, czy też rozproszenie światła na tej nierównej powierzchni jest w pionie silniejsze niż w poziomie. Dokładnie tak, jakbym miał szlifowaną tą powierzchnię jakimiś mikroporami, mikrorowkami. Jeżeli ten efekt będę zwiększał, to oczywiście jego działanie będzie silniejsze, będzie to lepiej widać. Przy okazji widać, jak strefowo fajnie liczy Cycles, ponieważ ten obszar troszeczkę miga. No więc to jest anizotropia. Wrażenie jest takie, jakby ten materiał był teraz szlifowany lub też toczony, lub też zawiera jakieś mikrorowki, które powodują taki rozkład światła. Ta anizotropia może mieć również odwrotną wartość, jeżeli zmienię ustawienia na przykład na minus 5. Wtedy odwraca się jakby kolor, czy też jasność tych pasów. Proszę zobaczyć. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz parametr rotation oznacza po prostu obrót tego dziwnego echa tej klepsydry. Jeżeli rotation przekręcę, to będę miał po prostu pod różnymi kątami ustawioną tą moją anizotropię. Tak to wygląda. No jest to ten najprostszy przypadek. Oczywiście przypadek bardziej skomplikowany ma miejsce wtedy, kiedy nie mamy płaskiej powierzchni, ale na przykład powierzchnię wypukłą, tak jak na kuli. Dodam sobie teraz zwykłą kulę. Weźmy sobie UV Sphere.
Dodam subsurfa na poziomie 2 i włączę shading na smooth, po to aby uzyskać całkiem gładziutką kulę. O taką. I teraz do tej kuli dodam sobie ten sam materiał, który miałem poprzednio. Jest to materiał o nazwie materiał. Już widać, że ta kula wygląda dosyć ciekawie, wręcz podejrzanie. Zobaczmy, jak ta kula wygląda na samym początku, z przodu. Jest to widok z przodu, tego typu. I teraz ustawiam parametry na wartości domyślne. Weźmy sobie rotation na 0, anizotropia 0,5, roughness 0,1. To, co tutaj mam, pochodzi od trzech źródeł światła. Tych światła mam troszeczkę za dużo w tym momencie. Wystarczyłby mi tylko ten jeden duży plane. Ten plane mogę ewentualnie skopiować, przekręcić w ten sposób, a te dwie lampy, które mam po boku, wyrzucę. W tym momencie tworzy mi się taka łapka tutaj. Może nie o to mi do końca chodziło, więc zostawmy tylko jedno źródło światła. Taką scenę oglądam teraz w widoku od przodu. Jeżeli nacisnę 8 na klawiaturze numerycznej, to scenę przekręcę troszeczkę. No i właśnie chciałem zobaczyć, jak wygląda z góry ta moja kula. Proszę zobaczyć, tutaj widać bardzo ładnie anizotropię. Ona jest teraz widoczna w postaci takiej malusieńkiej klepsydry. Tutaj jest wierzchołek kuli. Normalnie, mam nadzieję, że to widać. Wygląda to tak. Ok, włączę teraz widok renderowany. No i teraz tak, jeżeli anizotropię zwiększa do wartości maksymalnej, to przejście pomiędzy tymi gradientami będzie bardzo ostre. Rotacja tutaj działa tylko połowicznie, ponieważ powoduje mi zawijanie tych moich klepsydrowych kształtów anizotropowych dookoła kuli, a więc tworzą się takie dziwne zawijasy. Może to być pożądany efekt, ale trudno jest do ogarnięcia. Przy wartości 0,5 wracam jakby do pewnej wartości, która jest znowuż tą klepsydrą i przy wartości 1 jest to samo. A więc mam tutaj jakby dwa obroty na obszarze jednej rotacji. Teraz anizotropia ujemna to jest jakby coś przekręcone. W tym momencie mogę wrócić pi razy oko do właściwych wartości, dam 0,25, dokładnie w połowie drogi. Tak to wyglądać może. I mam także dwa wejścia wektorowe. Normal oznacza to, co zawsze, czyli nachylenie powierzchni w stosunku do padającego na nie światła, wektory normalne, nic nadzwyczajnego. Natomiast tangent jest to pewna przestrzeń wektorowa, która pozwala określić dokładnie, jak wygląda oś obrotu w tej mojej anizotropii i jak dokładnie ma się zachowywać cała anizotropia. Wstawmy sobie wartości domyślne w tym nodzie. I teraz popatrzmy, co się dzieje, jeżeli zmienię tą wartość mojego tangent, czy też kąta tangensowego. Dodajmy sobie zwykły wektor wzięty z noda o nazwie mapping. Ustawię ten wektor na początku na wartość z równą 1, a więc będzie to wektor skierowany pionowo do góry, tak samo jak ta niebieska strzałka. Ten wektor dodam teraz jako tangent do noda. No i widać, że coś się tutaj zmieniło. Jest to troszeczkę inny wektor niż taki, który mógłbym dostać z noda, który nazywa się tangent. Ten nod, który nazywa się tangent, znajduje się na przykład w danych związanych z geometrią. Jest tutaj tangent, dodaję go. No i mam dokładnie ten sam efekt. Nic się nie zmieniło, ponieważ to jest teraz wektor skierowany pionowo do góry. Nie mam tutaj kontroli również nad tym, jak ten wektor jest skierowany. Gdybym chciał go przekręcić w inną stronę, to nie dałbym rady. W tym celu powstał inny nod, który nazywa się tangent właśnie, który zapewnia mi trochę więcej kontroli. To jest dokładnie ten sam rodzaj noda. Jeżeli go tutaj dodam, widać, że anizotropia się w ogóle nie zmienia. Ale pozytywną jego zaletą tego noda jest to, że mogę nacisnąć na przykład guzik Y i w tym momencie cała anizotropia odbywa się wzdłuż osi Y. Teraz tego nie będzie widać, ponieważ nie mam wzdłuż osi Y żadnej lampy, więc skopiuję sobie tego plane'a. Postawmy go na przykład tutaj. Trzeba go będzie oczywiście przekręcić 90 stopni. No i jeszcze raz 90, ale dookoła osi Y. No i teraz poszukajmy, gdzie on jest. Oś Y, przypuszczam, że to by było gdzieś, no gdzieś tutaj chyba właśnie. Tu jest szczyt mojej kuli, a może i nie. Nie, to jest właśnie ten element Y. Jakby światło generowane przez tego plane'a widzimy teraz w anizotropowym jakby odbiciu generowanym przez tego noda w osi Y. Gdyby to było normalnie Z, widziałbym coś takiego. Tymczasem jest Y, no i widzę tylko malusieńką klepsydrę. Oczywiście mogę dać również oś X, no i w tym momencie mam tego typu odbicie. No i teraz, jeżeli komuś nie wystarczają tego typu kąty, czy też tego typu osie, może spowodować, że pojedzie na całość i zastosuje zamiast takich prostych osi mapowanie zależne od warstw UV. Jeżeli taką kulę rozwinę, na przykład w trybie Smart UV Pack, co powoduje, że powstaną pewne wyspy, to w tym momencie moja mapa UV, która powstanie, będzie mapowała
odbicia świata, czy też jego rozproszenia, no właśnie w taki dziwny sposób. Gdybym chciał pokazać, jak wygląda ta przestrzeń wektorowa, wystarczy to pokazać kolorami, proszę zobaczyć. Ta kula tutaj jest podzielona na pewne obszary, no, które są dość ostro ze sobą złączone. Te obszary będą miały zupełnie inne anizotropowe odbicia niż ich sąsiedztwo. Dlatego właśnie, że przestrzeń współrzędnych jest całkowicie inna. I to już tutaj widać. Widać granice pomiędzy tymi obszarami. Czyli jeden z tych obszarów załamuje światło w jednej osi, a drugi już w całkowicie innej. I to może powodować możliwość, też może dawać tę możliwość fajnego całkiem mapowania materiałów, które na przykład wyglądają jak plecionka koszyka czy jakieś inne rzeczy. Być może to jeszcze pokażę w następnych tutorialach. Więc myślę, że ten NOT został już omówiony, powinien być troszeczkę bardziej zrozumiały. No i cóż, można go wykorzystywać do tworzenia materiałów, które wyglądają jakby były szlifowanym metalem na przykład, no czy czymś, co ma jakąś włóknistość w swojej strukturze. Niektóre rozciągnięte tworzywa sztuczne mają taką cechę. Włosy bardzo gładko zaczesane, drewno szlifowane, no i tak dalej. Mam nadzieję, że to troszeczkę wyjaśnia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.